Słyszę gospodarze, piosenka warta w swojej Zup do czarnej w składzie następujący. W ramce z numerem pierwszym Wiktor Wojciechowski, Polugań. Z numerem 17 Paweł Udryka. Z numerem 8 Mariusz Gaczykowski. Z numerem 3 Krystian Smorek. Z numerem 16 Cyprian Lewandowski. Z numerem 9 Jan Nadolski. Z numerem 20 Maciej Dudek. Z numerem 18 Emilian Sultan. Z numerem 6 Rafał Kurzyński. Z numerem 10 Robert Bielecki. Z numerem 7 Piotr Burski. Na ławce pozostają z numerem 12 Alessandro Macini, z numerem 13 Bartosz Pałucki, z numerem 11 Piotr Kowierski, z numerem 15 Dominik Młotkiewicz i z numerem 14 Sebastian Masztakow. Trenerem drużyny gospodarzy jest Tomasz Jaworski, kapitanem czyli Robert Gajewski, a kierownikiem drużyny Mariusz Gajewski. Druga minuta meczu, rozpoczynał sobie prowadzenie, a bramkę zrobił Jan Lewandowski. Przepraszam, bramkę z obojga z numer 6, Rafał Burzyński. Dzisiejszy mecz to jedynka Wiktor Wiedziący z Celiściego Łodzi. Sędzią głównym jest Adam Sekuterski. Na linii zmiana zyskuje Jakub Olejniczak, na linii przeciwnej Michał Janaszik. Druga. Patronem medialnym klubu Czanka Warta jest telewizja Siela, studio filmowe pod Kolsiewie TV, Krzysztof i Piotr Lisiecki, Zabieg Tyren Kamery dzisiejszym Piotr Lisiecki. Skrót meczu dostępny będzie na podanym wcześniej portalu Siewie TV, a cały przebieg spotkania na oficjalnym kanale telewizyjnym Europejskiego Związku Piłki Nożnej na YouTube oglądaj meczu czwartej ligi. Całość arena finansowana jest przez spółkę Hydra Skład Grupa SBS Czesław Łucicki z Sierada. Podziękujemy fundatorowi nagrania koncyliwami. Dodam jeszcze, że mecz dzisiejszy transmitowany jest na żywo przez telewizję internetową tv.com.pl. Fundatorem transmisji jest burmistrz Warty Krystian Krogorecki. Spokój, Maciek, spokój. Marcin, prawa ręka,
Chciałem bardzo serdecznie powitać zarządu Lubarki Sieradz, osoba Tomasz Jóźwik, prezes zarządu, Andrzej Miły, zastępca pana prezesa i pan Donat Składowski. Bardzo panu serdecznie witamy bardzo. Z rzutu nożnego Robert Bielecki. Pierwszy żółty kartonik, udział załatwiony gospodarzy, granicy numer 10, Robert Jalski. Teraz? Co nie mam pojęcia co chodzi. Teraz to nie, ale w przerwie nie sprawdzić. To nie jest, to jest coś z kablem, coś jest, albo to jest z tym łączem, coś jest nie tak. Bo ono normalnie nagrywa dźwięk. Albo to jest z gniazdem HDMI, może być. Albo to jest z gniazdem HDMI, nie wiem. No. Znaczy, ja wiem, bo obraz jest super. Bo obraz jest super ten. Ale nie, nie rozumiesz mnie, bo tu w tej kamerze jest kilka możliwości ustawienia HDMI z przeplotem, bez przeplotu, wiesz o co chodzi? Tu jest możliwość ustawienia kilka możliwości HDMI z przeplotem, bez przeplotu, może to o to chodzi jeszcze. Że obraz, nie wiem, jakoś tam zdjęciem coś nie spójrze. Ale to teraz nie zrobimy w przerwie, żebym to kombinować. No. No, obraz idzie super, zależy co, czas i pole są, Cześć.
Ale jak ci puszczałem jeden i drugi kanał, to tak samo się działo, tak? Jak ci puszczałem jeden i drugi kanał, tak samo się działo. To nie wiem, powiem ci, co się mówiło. To jedyne co to jest wyjście z HDMI albo z kablem, bo on mnie normalnie nagrywa dźwięk. A ten twój kabel, co się z tym twoim kablem, jak podłączyliśmy, to nie było obrazu, czy co? Z tym twoim kablem, jak podłączyliśmy. To nie było obrazu w tym twoim kablu? W tym twoim kablu, nie? Tam nie grało, możemy. Mi się wydaje, że ten kabel jest po prostu bojaki. Thank you.
To może być wina kabla, nie? Może być, bo jak tam przesyłałeś na 3 minut, to nie wiem. Ja też miałem tak w domu, że mi nie przesyłało dźwięków do laptopa. No mi to nagrywa dobrze, widzę. Przerwę spróbujemy, jak nie stąd, to drugą kamerą się spróbujemy tamtą. Może tak być, no. Za dużo jest, wiesz, za dużo idzie tego. No. Wiecie, że on tu jeszcze ma opcję 3 rodzaje HDMI ma przesył, więc może być to też tym spowodowane. Z rzutu rocznego, Mariusz Boźniak.
tą kawę, to ma widzę porządny. No ja się już zużył trochę, co? No, nie, tylko na relacji z to właśnie kamera ma wejść to tak. I on tak spisał. Będę zawsze trochę wspierał się tak. No, ale myślę, że niestety nie spodziewałem. Wał zawsze też coś trochę. No, to mi się wydaje, że ten kabel nie daje rady po prostu. No, to jest taki tak, że trzy razy. No, może nie dawać rady. No tak, tak, zgadza się. Może jakby się udało na gdzie to prawy W 25 minucie meczu drużyna gości wyrównuje bramkę rzutu karnego zdobywa Łukasz Witek. Thank you.
Będziemy musiał tą końcówkę chyba jeszcze raz zarobić. Zazwyczaj tak jest. Kolejny żółty kartonik do zawodnika dużej gospodarki, gońcego numer 6, Rafała Burzyńskiego.
Może być, no. To jest hałas, jest to? Może tak być, że po prostu za dużo idzie obrazu i on nie daje rady. Będziemy kombinować. Tym razem żółty karton Kubisza Łukasz Kitała, drużyny zawodnik wiecznych gości, granice na 88. Tak.
Kolej luty Katońcu zawodnika do żywej gości, grającego z numerem 23, Adriana Filipiaka. Dolnego Cyprian Lewandowski. Kolejny żółty kartonik do zawodnika drużyny Gospodarzy, grającego z numerem 9, Jana Wronowskiego. Tak, ja na tego zamienić.
piłkę w bramkę na drużynie gości, a bramkę zdobywa Wiktor Poleba. Myślałem, żeby podłączyć w ogóle bezpośrednio z dźwięk do tego, do kompa, ale się nie da, to przyjmuje, nie ma takiego. No to jak chcesz, to daj mi to. No to będzie dźwięk tylko z tego. Ale nie, ja nie podłączę tego, nie podłączę, bo to masz rzek z jednej i drugiej strony, tak? Czekaj, zaraz zobaczę. Poczekaj, niech mi wykonają, to zaraz dopatrzę, czy się da, czy nie da się. Siódma minuta meczu 1-3 do drużyny gości. Nie, tutaj nie ma wyjścia zwykła. Tylko tu jest wyjście XLR-a. Nic nie wymyślimy, bo ja nie mam tej, musiałbym przejściówkę, bo XLR-a na tego rzeka to mam, ale nie przy sobie. O co, o relację? Pytał o relację, czy co? Następna relacja będzie w pełni ogarnięta, no to się niestety, ale... Powiedz, następna relacja będzie w pełni ogarnięta. Następna. Ta tu już... Dźwiękiem były, no, przeboje, no. Musisz! Ja! 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 Ja!
Pierwsza minuta meczu, drugą bramkę na gospodarze do bagańcy na środek, Norwolski. Pięćdziesiąta piąta minuta meczu, wynik spotkania, bo to 4.
dawno ta aktualizacja była? Co? Problem był z te sterownikiem, jest problem. Nie, bo to jest problem Windowsa. On ściągnął już ten sterownik, on musiałby zainstalować cały system. Ty mi nie pomożesz, co? Ty mi nie pomożesz? Dobra, pochodzimy. No.
Zdrożnego Łukasz Pajecki. Thank you.
I po raz pierwszy do tego Łukasz Fajcki. Kolejny żółty kartonik dla Olimpika drużyny gospodarzy w granicy z numerem 17 Paweł Adryki. Wcześniej nastąpiło Miała Dużej Gospodarzy, Sarwina Słukana, Przeciwolni Węcy na 14, Sebastian Masztaku. Thank you.
drużynie gości, boisko Puszczę Węgry 23, Adrian Kilpiak. A na wojsko wszedł zawodnik lice nr 72, Marcel Kowalski. Zmiana z różnych kontrolarzy, wojsko Puszcza Jan Manowski, ręce nr 9, ale wojsko powitamy ręce nr 11, Piotra Kowierskiego. Nastąpiła ta zmiana w drużynie gości. Boisko opuścił ręce nr 20 Wiktor Planeta. Zastąpił go zawodnik ręce nr 26 Filip Rozwarnowski. Z rzutu rocznego Mariusz Wojciech.
rzut rożnego, trener Lewandowski. Rzutu rożnego Robert Bielecki. Kolejna zmiana do drużyny gości, boisko Puszcza Gdańska nr 14, Mariusz Woźniak.
boisku, bo witamy grającego z numerem 4 Filipa Wolkowskiego. Za tydzień w sobotę nasi piłkarze rozegrają mecz wyjazdowy z UKS-em w drugim w Łodzi o godzinie 11. W Warcie spotkamy się 11 listopada, jest to środa, o godzinie 13. Gościć będziemy Polonię Piotrków. Kolejna zmiana do śniegu gospodarzy, boisko opuszcza Paweł Rudryka, a na boisku witamy Dominika Mokiewicza. Minuty zostały. Powinno za tydzień mecz wyjazdowy z UKS-em w drugim Łodzi o godzinie 11. W Warcie spotkamy się 11
listopada, jest środa, godzina 13, gościć będziemy Polonię Piotrków. Llegó de esto.